Ojciec Święty Franciszek mianował księdza Janusza Ostrowskiego, zastępcę wikariusza sądowego archidiecezji warmińskiej, biskupem pomocniczym tejże archidiecezji i przydzielił mu stolicę tytularną Kaltadria. To wydarzenie, które jest dla mnie czymś nowym i mocnym, wymaga jeszcze głębszego spojrzenia w swoje możliwości, a szczególnie w Bożą pomoc, bo bez niej człowiek za wiele nie zrobi. Nasze ludzkie pomysły mogą być najwspanialsze, ale bez tej Bożej łaski, Bożego wsparcia, one będą tylko i wyłącznie poruszaniem się po powierzchni. A my mamy, jak każdy człowiek, wchodzić w głąb. Nie tylko swojego serca i swojej duszy, ale i również pomagać innym wchodzić w głąb, aby zbliżać się do Boga. I to zadanie jest zadaniem każdego kapłana, a więc i tak samo każdego biskupa. Kiedy ja przyjmowałem święcenie kapłańskie, to moje wyobrażenie o mojej pracy kapłańskiej to była jakaś parafia wiejska lub małomiejska, bo taki charakter mają parafii na Warmii. I to było moje wyobrażenie i oczekiwanie. Losy późniejsze pokazały, że miałem parafię wiejską, ale w Afryce, która liczyła prawie 50 różnych innych wiosek czy dojazdów. Także po części, a nawet więcej niż myślałem, zaczęło się realizować w moim życiu, w pracy misyjnej w Afryce. Święcenia biskupie będą, czy tak zwana ordynacja biskupia, czy święcenia biskupie, odbędą się 21 kwietnia o godzinie 11. Gdzie? W katedrze olsztyńskiej.